Witam Cię w kolejnym filmie dotyczącym przeglądu cienkich klientów. W tej serii filmów postaram się zaprezentować różne, ale przede wszystkim dostępne urządzenia, które mogą zastąpić Raspberry Pi w popularnych domowych zastosowaniach. Dziś skupię się na cienkim kliencie Dell Wise 3030, który jest jednym z mniejszych urządzeń tego typu. Obudowa urządzenia jest wykonana z czarnego tworzywa sztucznego i ma kształt regularnego prostopadłościanu o wymiarach około 12x19x3 cm. Dostępne są specjalne nóżki do ustawienia terminalu w pozycji pionowej, ale tym razem chłodzenie urządzenia pełni swoją funkcję równie wydajnie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Ich brak w niczym nie przeszkadza, a poza tym i tak są praktycznie niedostępne. Na przodzie obudowy można znaleźć gniazdo mini-jack audio, słuchawki, mikrofon, dwa gniazda USB 2.0, jedno gniazdo USB 3.0, diodę aktywności i włącznik. Z tyłu patrząc od dołu widać zabezpieczenie Kensington, gniazdo zasilania i tym razem jest to, uwaga, 12V z wtyczką rozmiaru 5,5x2,1mm bez dodatkowego pinu, gniazdo gigabitowego Ethernetu, dwa złącze graficzne DVI-I oraz DVI-D, jedno gniazdo USB 2.0 i zaślepka na gniazdo anteny dla wersji z Wi-Fi. Ten konkretny egzemplarz kupiłem za około 240 zł wraz z 4 GB pamięci RAM, 16 GB dyskiem flash i 12V zasilaczem o wydajności prądowej 3A. Zasilacz nie ma na sobie loga Dell czy Wise i nie wiem, czy to jest oryginalne akcesorium, ale to, co mogę powiedzieć, to to, że jest on naprawdę malutki w porównaniu do typowych zasilaczy dla cienkich klientów. Na obudowie nie ma nazwy modelu Wise 3030, za to na etykiecie można znaleźć ten ciąg znaków jako część ID produktu. Model ten ma oznaczenie N03D i co ciekawe, podczas testów identyfikuje się on jako 3290, a nie 3030. W tym miejscu warto dodać, że istnieje inna wersja tego terminala, oznaczona jako N06D, która od mojej różni się tym, że ilość pamięci RAM i rozmiar dysku flash są mniejsze oraz wlutowane na stałe. Możesz także natrafić na Wise 3030, które pracują na napięciu 19V, także zanim podłączysz zasilacz, sprawdź dwa razy, czy to jest na pewno ten odpowiedni. Informacja o napięciu zasilania znajduje się zarówno na etykiecie, jak i na obudowie. Obudowę można zdjąć po odkręceniu trzech śrubek na dłuższej ściance z tyłu urządzenia. Po odkręceniu należy dosłownie wyrwać boczną ściankę, ponieważ jest ona montowana na wcisk. Za pierwszym razem idzie to naprawdę opornie, ale przy odrobinie wyczucia w końcu zejdzie. Ściągając boczek, uważaj na przewód głośnika, bo już klasycznie dla Wise'ów bardzo łatwo go urwać. A w środku centralne miejsce zajmuje ogromny radiator z 6 termopadami, które oddają ciepło do obudowy. Pod radiatorem znajduje się dwurdzeniowy procesor Intela Celeron N2807, taktowany zegarem od 1,6 do 2,2 GHz. Karta graficzna to jakaś mutacja Intel HD, zapożyczona od procesorów serii Atom. Procesor ma TDP określone na poziomie 4,3 W. Inne konfiguracje sprzętowe procesor grafika dla Wise 3030 nie występują. Nad radiatorem znajduje się jeden, bardzo łatwo dostępny slot pamięci SODIMM DDR3L. W moim terminalu zainstalowana była 4GB kość Hynix PC3L 12800S, ale sprawdziłem 8GB kość Hynixa, także PC3L 12800S i działa ona bez problemu. Poniżej radiatora, po prawej, znajduje się slot Mini PCI Express przeznaczony na kartę Wi-Fi. Natomiast na dole po lewej stronie znajduje się powód mojego zawodu tym cieniasem. Mamy tutaj zupełnie standardowe gniazdo MSATA dla zupełnie niestandardowego modułu Mini MSATA. Słowo mini w nazwie oznacza, że są to moduły skrócone o połowę. Ich dostępność w normalnych pojemnościach jest praktycznie zerowa, a jeśli już coś się znajdzie, to w absurdalnej cenie. Zastosowanie zwykłych modułów MSATA uniemożliwia radiator, który co ciekawe ma w tym miejscu wycięcie, ale za małe. Na czas testów udało mi się użyć pełnowymiarowego dysku MSATA 128 GB, ale był on zamontowany na skos, bez blokady, uniemożliwiając zamknięcie obudowy. Tak naprawdę jedynym sposobem na wymianę dysku na większy jest metaloplastyka z wykorzystaniem dremela czy szlifierki kątowej. Biorąc pod uwagę, że Wise 3030 N03D ma tylko jeden slot pamięci RAM, za mało miejsca na dysk MSATA i tylko dwurdzeniowy procesor, to w mojej ocenie nie jest to najszczęśliwszy wybór.
Nawet pomimo stosunkowo małego rozmiaru i w sumie estetycznego designu, nie trudno znaleźć terminal wydajniejszy, z większymi możliwościami rozbudowy i to w niższej cenie. Pora na BIOS, do którego wchodzi się klawiszem Delete w trakcie uruchamiania terminala. Domyślnym hasłem do BIOSu terminali Dellwise jest słowo Fireport z dużego F. Sam BIOS ma postać tekstowego menu w starym stylu i jest on bardzo podobny do tego, co można znaleźć w Wise 5060. W pierwszej zakładce poza podglądem konfiguracji sprzętowej można ustawić datę i czas systemowy. W zakładce Advanced tryb pracy dysku SATA jest już domyślnie ustawiony na AHCI. W Power Loss Recovery Option ustawia się zachowanie terminala po przywróceniu zasilania i standardowo ja wybieram opcję Always On, która automatycznie włącza urządzenie. Auto Power On to prosty harmonogram włączania cienkiego klienta. Cloud Desktop Configuration to konfiguracja sieciowa usługi chmurowej Wise dla terminali, coś czego w domowym środowisku nie potrzeba i nikt na pewno używać tego nie będzie. Za to na pewno będę chciał uruchomić pendrive'a z instalką systemu, dlatego włączam opcję Boot from USB, która domyślnie jest wyłączona. Pop-up menu to możliwość wywołania klawiszem P menu wyboru dysku, z którego ma wystartować system. Boot Mode i XHCI Pre-Boot Mode to wybór pomiędzy startem systemów typu Legacy, UEFI i ich różne kombinacje. Przydaje się to w przypadku starszych systemów operacyjnych. Ja pozostaję tutaj przy UEFI. Aperture Size to ilość pamięci RAM dedykowanej karcie graficznej i tutaj jedyną rozsądną opcją jest ustawienie wartości jak najmniejszej, żeby nie zabierać niepotrzebnie RAMu aplikacjom. W zakładce Power Management mogę skonfigurować ACPI oraz funkcję Wake on LAN. W zakładce Security można zmienić lub usunąć hasło do BIOSu. W zakładce Boot przesuwam start z sieci PXLAN na sam dół, a start z USB HDD na samą górę. Na koniec zapisuję konfigurację i restartuję terminal. Korzystając z pendrive'a z narzędziem Ventoy, zainstaluję teraz Debiana. W ramach testów zainstaluję także środowisko graficzne, ponieważ mam tutaj wpięty na dziko dysk 128 GB. Natomiast jeśli pozostaniesz przy dysku 16 GB, to ten terminal sprawdzi się najlepiej jako bezmonitorowy serwer dla usług domowych, bo po prostu szkoda miejsca na dysku na okna. Jak zwykle instalacja przebiega według schematu kliknij dalej, kliknij dalej. Nie trzeba nic konfigurować, wszystko samo się wykrywa i instaluje. Natomiast nie udało mi się zainstalować Windowsa 10, za każdym razem instalator wieszał się przy wyborze języka i klawiatury. Dziwne. Pomimo zastosowania dysku SSD i pendrive'a na USB 3.0, to instalacja trwała aż 40 minut. W porównaniu do Wise'ów 5060 i 5070 to praktycznie 4 razy dłużej. Masakra jakaś. A co mogę powiedzieć o wydajności Wise 3030? GNOME chodzi na nim nawet, a czasami jako tako. Potrafię się przyciąć, ale do frustracji z powodu wolnej pracy jest daleko. Można otworzyć kilka okien, coś tam sobie poklikać, popisać. 4 GB RAMu ratują tutaj trochę sytuację. Podobnie jak dość wysoko taktowane rdzenie procesora, szkoda, że tylko 2. YouTube w 1080p w 60 klatkach przycina i to mocno. Za to w 720p w 60 klatkach da się oglądać. Ale tylko w Chromium, bo pod Firefoxem nie działa ani jedno, ani drugie. Natomiast to co cieszy, to zużycie energii. Zmierzyłem 3,9 W w czasie bezczynności oraz 8,8 W przy pełnym obciążeniu. Do tego podczas pracy terminal trzyma stosunkowo niskie temperatury.
Tak naprawdę to najgorętszym elementem w obudowie cały czas był dysk SSD. W czasie bezczynności temperatury radiatora i pamięci ledwo dochodzą do 40 stopni Celsjusza. Przy pełnym obciążeniu procesora temperatura na radiatorze podnosi się o 1-2 stopnie, co jest zmianą ledwie zauważalną. Natomiast w trakcie benchmarku graficznego GL Mark II radiator nagrzewa się do 42-43 stopni, a kości na module RAM podchodzą pod 46 stopni Celsjusza. Niska temperatura pracy jest niewątpliwą zaletą Wiza 3030. No i niestety, ale muszę powiedzieć to zupełnie szczerze, z wszystkich 12 terminali, jakie kupiłem do tej serii filmów, z tego jestem najbardziej niezadowolony. Jest za duży, żeby nazwać go małym, a jednocześnie jest za mały, żeby dało się go fajnie rozbudować. Kosztował stosunkowo dużo, bo ponad 200 zł, a wydajność ma niższą niż terminale, które są zauważalnie tańsze. Trochę ratuje go niskie zużycie energii i niska temperatura pracy, ale czy to wystarczy? Nie wiem. Więcej informacji na temat wydajności tego konkretnego urządzenia znajdziesz w filmie z testami, który wkrótce pojawi się na tym kanale. Dlatego warto kliknąć przycisk subskrypcji z dzwonkiem, dzięki temu nie ominiesz kolejnego filmu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie do końca. Cześć!